Serdecznie witam, o poranku, w kolejnym Aceranku. A dzisiaj powiemy o tym, że może się okazać, iż czasami walczymy z Bogiem. Jakie mogą tego być konsekwencje? A no posłuchajmy, posłuchajmy dwóch fragmentów Słowa Bożego, pierwszy pochodzi z Księgi Jeremiasza, z rozdziału drugiego, pierwsze cztery wersety. I doszło mnie słowo Pana tej treści idź i wołaj do uszu Jeruzalemu tymi słowy. Tak mówi Pan, pomnę na miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś za mną na pustyni w kraju nieobsiewanym. Izrael był poświęcony Panu, był pierwocinami Jego plonów. Wszyscy, którzy Go konsali, ściągali na siebie winę. Nieszczęście na nich spadało, mówi Pan. Słuchajcie słowa Pańskiego domu Jakuba i wszystkie rody domu izraelskiego. O czym mówi Jeremiasz? Jeremiasz wspomina ten czas, kiedy Izrael w swojej pierwszej miłości chodził za Bogiem. Oczywiście zdarzało się, że byli tam ludzie, którzy buntowali się przeciwko Bogu, ale był to jednak mimo wszystko margines. Jako naród chodzili za Bogiem. Ufali swojemu Bogu, wierzyli swojemu Bogu. I ci, którzy ich atakowali, ci, którzy byli przeciwko nim, co Bóg mówi, spadało na nich nieszczęście. Ci, którzy go kąsali, ściągali na siebie winę. Uważajmy, ponieważ czy nam się to podoba, czy nie, to nikogo nie powinno interesować. Bóg wybrał sobie ten naród. Ja naprawdę słyszałem różnych szaleńców, którzy twierdzili, że dzisiejszy Izrael to nie jest Izrael, że prawdziwy Izrael to Polacy. Czasami wydaje mi się, że, że mam do czynienia z jakimiś szaleńcami. No ale trudno. Jakoś szaleńców trzeba przeżyć. Ale pamiętajcie, pamiętajcie, Izrael jest wybranym narodem. Jeśli będziecie go konsali, jeśli będziecie go atakowali, jeśli będziecie go przeklinali, to nieszczęście na was spadnie. Nieważne, co myślicie o tym. Tak mówi Słowo Boże. Tak mówi Słowo Boże. A żeby być konsekwentnym, Bóg mówi dalej. Dzieje apostolskie. Piąty rozdział, wersety od 34 do 42. W Radzie Najwyższej powstał jednak pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel zakonu, którego cały lud poważał polecił usunąć na chwilę apostołów i rzekł mężowie izraelscy rozważcie dobrze co z tymi ludźmi chcecie uczynić albowiem nie tak dawno wystąpił teudas Podając siebie za niebyle kogo, do którego przyłączyło się około 400 mężów, gdy on został zabity, wszyscy, którzy do niego przystali, rozproszyli się i zniknęli. Po nim wystąpił w czasie spisu Juda Galilejczyk i pociągnął lud za sobą, ale i on zginął, a wszyscy, którzy do niego przystali, poszli w rozsypkę. To też teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam Wam: odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich. Jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi w czy się obróci jeśli jednak jest z Boga nie zdołacie ich zniszczyć a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem. I usłuchali go i przywoławszy apostołów kazali ich wychłostać zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich a oni odchodzili z oblicza Rady Najwyższej radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Kochani, mamy bardzo podobną sytuację. Znowu mamy ludzi rozmiłowanych w Chrystusie, rozmiłowanych w Bogu, gorliwych, niesamowicie gorliwych, gotowych poświęcić swoje życie, gotowych cierpieć dla Ewangelii. I mamy to paradoks Żydów tych, którzy sami kiedyś byli konsani którzy próbują ich kąsać próbują ich niszczyć a jeden z nich Gamaliel nauczyciel apostoła Pawła między innymi mówi tak uważajcie bo jeśli ewangelia którą głoszą jest z człowieka to za chwilę się skończy ale jeśli jest z Boga to może się okazać że walczycie z Bogiem a więc po raz kolejny tym razem w domym Testamencie znajdujemy podobną frazę. I znowu widzimy, że Bóg dba o swoich, Bóg troszczy się o swoich. Bóg jest tym, który walczy w imieniu swoich. Niewiele czasu minęło, a cała ta Rada Najwyższa, przynajmniej w dużej większości, zginęła w roku 70, kiedy Tytus zdobył Jerozolimę. Bóg, można powiedzieć, ukarał ich. Chociaż nie, nie stało się to od razu, ale jednak się wydarzyło. Tak jak czytaliśmy w księdze Jeremiasza, wszyscy, którzy ich konsali, ściągali na siebie winę. Nieszczęście na nich spadało. Czy to się już skończyło? Nie. Przez wieki można było obserwować, jak ci, którzy atakowali Kościół, atakowali świętych pańskich, ponosili tego konsekwencje, czasami tragiczne. Czy dzisiaj jest inaczej? Oczywiście, że nie. Więc chcę was przestrzec, uważajcie... Uważajcie, atakując innych wierzących. Uważajcie, jeżeli widzicie, że ci ludzie chcą żyć świętym życiem, są radykalni w swoim postępowaniu, wskazują na wasze błędy, a mimo to z waszej strony czeka ich tylko nienawiść i krytyka, to może się okazać, że walczycie z Bogiem, a nie z tymi ludźmi. A to oznacza waszą klęskę. To oznacza, że wcześniej czy później poniesiecie klęskę. Bóg nie da z siebie kpić. Zanim więc wyciągniesz broń przeciwko temu, który niewątpliwie głosi Ewangelię, i tylko dlatego ją chcesz wyciągnąć, ponieważ On wskazuje na Twoje grzechy, na Twoje błędy, na Twoje świeckie życie, na Twoje obrażanie Boga poprzez Twoje postępowanie i Twoje słowa, jeśli Ty dodatkowo wyciągasz jeszcze broń przeciwko Niemu. To na pewno walczy z Bogiem, a nie z tym człowiekiem. Bo ten człowiek z radością przyjmie wszelkie prześladowanie, ten człowiek z radością przyjmie nienawiść, bo uzna, że i słusznie, że jest godny tego wszystkiego, co przecierpiał Jezus Chrystus. Ale to, co się z tobą stanie, to jest prawdziwa tragedia. Zostaniesz zmieciony z powierzchni ziemi, zniszczony, dlatego że Bóg tak powiedział, dlatego że Bóg Pozostaje wierny temu, co powiedział, pozostaje wiernym obrońcom tych, którzy do niego należą. On ma prawo pozwolić im żyć, ma prawo pozwolić im murzeć, ale ma prawo, które wykorzystuje, żeby zniszczyć ich prześladowców. Nie nam. Osądzać działania Boga. Nie nam zadawać pytania i szukać bezwzględnie odpowiedzi, dlaczego tak, a dlaczego nie. Ale znamy pewne pytania, znamy pewne odpowiedzi, znamy pewne działania Boga i nie powinno nas zaskakiwać, że oto są sytuacje, w których ludzie występujący przeciwko świętym pańskim ponoszą tego straszne konsekwencje, łącznie ze śmiercią. Jeszcze raz powtórzę: wszyscy, którzy będą go konsali, ściągną na siebie winę, nieszczęście na nich spadnie. Tak mówi Pan, tak mówi Pan. Nie łudź się, jeśli walczysz ze świętymi, nieszczęście na ciebie spadnie. Jeszcze można powiedzieć, że jest jeden przykład. A może na koniec go przedstawimy. To jest dziewiąty rozdział, dzieł apostolskich, piąty werset. Może od trzeciego, żeby było jasne o co chodzi. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, chodzi oczywiście o Saula, olśniła go nagle światło i z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł, kto jesteś, panie? A on, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Saul prześladując kościół, niszcząc kościół, mordując kościół, tak naprawdę walczył z Chrystusem. I przyszedł czas, kiedy Chrystus rzucił go na ziemię i pyta go, dlaczego ty mnie prześladujesz. A odpowiedź Saula wskazuje na to, że on nie zdawał sobie sprawy, że walczy z Bogiem. Co go uratowało? Możemy spekulować, ale na pewno pokuta Saula miała swoje znaczenie. Saul pokutował i znając tego człowieka, oczywiście znając go z pism, widzimy i możemy być pewni, że ta pokuta nie była udawana, że Saul naprawdę zrozumiał, że walczył z Bogiem, naprawdę zrozumiał, że był sprawcą wielu nieszczęść. Zresztą to w jego pismach się później pojawia. To wskazuje drogę wyjścia tym, którzy z nienawiścią podchodzą do sług pańskich. Szczera, prawdziwa pokuta. Czy to jest gwarancja ratunku? Nie. Ale to jest jedyna możliwa droga, którą należy wskazać tym, którzy walczą ze sługami pańskimi, a tak naprawdę walczą z Bogiem. Czy to ich uratuje? Nie wiem. Ale nie ma nic mądrzejszego i nic lepszego do zaproponowania. Kochani, nie walczcie z Bogiem, nie walczcie z Jego sługami, bo to się skończy dla Was nieszczęściem strasznym nieszczęściem. Ja mogę powiedzieć, że znam historię człowieka, z którym walczyli różni ludzie, i muszę Wam powiedzieć, że wielu z tych ludzi poniosło ogromną cenę tej walki, łącznie ze śmiercią, z rozbitymi rodzinami. Niewyobrażalne, jak sprawiedliwość Boża potrafi dokonać swojego. Ostrzegam Was wszystkich. Amen.